Słowa szatana. Czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. To był moment, w którym ludzie uwierzyli, że są w stanie sobie poradzić bez Boga. To był moment, w którym bezpowrotnie utracili niesamowitą, bezpośrednią relację z Panem Bogiem, ich Stwórcą. Te konsekwencje ciągną się do dzisiaj. Ale dzisiaj też poszukujemy komfortu dla swojego życia. Poszukujemy go w różnych rzeczach. Budujemy coraz większe domy, kupujemy coraz lepsze samochody, kupujemy coraz piękniejsze telewizory, telefony. Obkładamy się tymi wszystkimi rzeczami i szukamy komfortu, który mieli pierwsi ludzie w raju. Do tego świadomie bądź nieświadomie tęsknimy. Warto wspomnieć, że ten komfort, ten rajski komfort polegał właśnie przede wszystkim na tym, że człowiek bezpośrednio spotykał się z Bogiem. Uczony, matematyk Błażej Pascal mówił, że w człowieku jest takie miejsce, jest taka specyficzna dziura, przestrzeń, która może zostać wypełniona tylko Bogiem, żeby człowiek czuł się spełniony i wypełniony. W to miejsce wkładamy wszystkie te rzeczy, o których przed chwilą mówimy. Te rzeczy, które udają tą relację. Te wszystkie rzeczy nie są złe, ale nie możemy zapomnieć, że przede wszystkim w to puste miejsce, czy to puste miejsce musimy zapełnić Chrystusem. Chrystusem, który został darowany przez Boga, by zmienić ten stan. I to pytanie dzisiaj chcę ci zadać. Czy wypełniasz swoje miejsce poszukiwania, swoją pustkę Chrystusem, Bogiem? Czy ciągle wkładasz tam nic nieznaczące zastępniki, udające komfort i udające to, że jesteś spełnionym człowiekiem? Warto nad tym wszystkim się zastanowić, warto to przemyśleć i warto żyć z Chrystusem. Warto nie stracić życia, by znowu żyć.